Prowadzenie pociągu okiem maszynisty. I tu Państwa zaskoczę. Nie będzie to przekazywanie książkowe, tylko takim językiem, jak posługują się maszyniści. Zbliżam się do przejazdu, sygnał. Baczność podaje, nie będę mówił RP1, tam S1, S2, tylko tak maszynista to widzi i obsługuje. Wjazd jest podany, jadę dalej, obserwuję cały czas szlak oraz sieć trakcyjną, równocześnie pulpit oraz prędkościomierz, bo tu nie mam elektronicznego, tylko muszę uważać, aby nie przekroczyć rozkładowej 120. I tu mamy przelocik przez stację. Zbliżam się do stacji, obserwuję rozjazdy, tory, nastawnie, czy czasami dyżurny nie podaje jakiegoś sygnału z nastawni. Zbliżam się do peronu, podaję sygnał baczność, mijam peron, bo to jest pociąg pośpieszny, obserwuję, czy nie ma ludzi, wyjazd mam oczywiście podany, jadę dalej, podaję sygnał baczność, tu mamy przejście do pieszych, jeszcze raz do samochodów. Jeszcze raz, jadę bezprądowo. Tam już mogłem pobierać prąd, bo do lokomotywy już był wskaźnik. Jedziemy dalej. Obserwujemy. Następny sygnał, baczność, przejazd. Oczywiście obserwuję też pulpit, ciśnienia, wszystko jest ok. Zbliżam się do tarczy ostrzegawczej przejazdowej, która wyświetla, że wszystko na przejeździe jest ok. Mogę jechać z maksymalną prędkością. To znaczy ok, że rogatki zamknięte, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa działa prawidłowo. Następny peronik mijamy, też obserwujemy i ludzi, przejazd, czy się nic nie dzieje, obserwujemy sieć. I tutaj mamy znowu sygnalizację przejazdową. Tak samo jest sprawna, czyli na przejeździe jest ok. Sygnały baczność podaje. Przy zbliżeniu się do przejazdu również obserwuję ten przejazd, co się dzieje wokół. No tu widzę, że jeden samochodzik się tylko zatrzymał i czeka, i prawidłowo, i znowu jest sygnalizacja przejazdowa sprawna, na sieci się nic nie dzieje, wszystko jest. Widzę, że zbliżam się do przystanku osobowego, ta zeberka mi pokazuje, to jest wskaźnik W16, no raz powiem pełną nazwą, W16 wskaźnik. Też tak samo obserwacja cały czas, obserwacja, podawanie sygnałów, baczność. Mijamy peron, obserwujemy. Sprawdzam czas na zegarku, porównuję, czy jadę planowo. No wszystko jest na razie zgodnie z planem. No chyba, że po drodze wypadnie jakiś postój, znowu sygnał baczność, będzie przejazd. Oj, tu muszę trochę z nastawnikiem jazdy na zero zejść, ponieważ narasta mi prędkość. Lekko przyhamować, aby utrzymać 120 na godzinę. Jadę dalej, no tu już mamy nowoczesne rozwiązanie, jest wiadukt, nie ma skrzyżowania
na poziomie torów. Oby takich przejazdów było jak najwięcej, tak sobie myślę. I znowu będzie przystanek, który mnie nie dotyczy, bo wiadomo, jest to pociąg pośpieszny. Jadę dalej, obserwuję wszystko, nasłuchuję oczy, uszy i myśli trzeba mieć otwarte. Oj, zbliżamy się do tarczy ostrzegawczej przed semaforem wjazdowym, która nadaje sygnał wolna droga. No tu nie widać tego semafora i będzie powtarzacz, który pokazuje nam obraz semafora. Już wiem, że będę się zatrzymywał na stacji, redukuję prędkość. Na semaforze mam podane światełko pomarańczowe, czyli przy następnym będzie sygnał stój. Celowo nie mówię tutaj tak, jak jest w instrukcjach, tylko tak, jak maszynista to widzi, prowadzący na co dzień pociąg. No, jazda bezprądowa. Cały czas hamuje, aby się zatrzymać w peronie. Jest to nieplanowy postój, a że to jest pociąg osobowy, no muszę się zatrzymać w peronie, bo z towarowym bym mógł podciągnąć sobie pod sam semafor wyjazdowy. Wyjaśniamy teraz z dyżurnym ruchu, jaka jest przyczyna. No dowiedziałem się, że pociąg, który wyjechał przede mną, nie dotarł jeszcze do celu, do następnej stacji. Dopiero jak dotrze do następnej stacji, dyżurny ruchu otrzyma zgodę na wyprawienie nas w dalszą drogę. No oczywiście, z czym to się wiąże? No z opóźnieniem, no taka jest prawda. Z opowiadań dyżurnego wiem, że to będzie trwało około 5 minut. Tak, tu może powiedzieć, że pociąg został wypuszczony nie na czas, nie, tam są roboty i tak dalej. Po prostu to wszystko jest opóźnione i taka sytuacja zaistniała. W normalnych warunkach to się nie zdarza, bo dyżurni ruchu wiedzą, w jakim czasie mogą wypuścić jakiś pociąg towarowy przed przelotem pociągu pośpiesznego, tak aby po prostu nie dochodziło do takich sytuacji. Czekamy. O, pan kierownik wyszedł na peron. Oczywiście przedtem już się spytał, o co chodzi. Już go poinformowałem. No i czekamy na wyjazd. A że sytuacja jest jaka jest, mówię: panie kierowniku, proszę się schować, jak będzie podany wyjazd, to po prostu panu przekażę i pan wyjdzie wtedy na peron. I to tak wygląda ze strony roboczej ta nasza piękna jazda. Dziękuję bardzo za uwagę.